Zarządzające schroniskiem od lat LPGK złożyło ofertę na 1 300 000 zł. Ta konkurencyjna od świdnickiej fundacji Mam Pomysł opiewa na zaledwie 850 tysięcy. Różnica jest jeszcze przynajmniej jedna, fundamentalna. Świdniczanie wywodzą się bowiem z ruchu wolontariackiego i w przeciwieństwie do legnickiej spółki dbanie o troskę zwierząt jest ich głównym celem. Skąd pomysł, by zająć się schroniskiem przy Ceglanej? Dostrzegliśmy taką szansę rozwinięcia tych kampanii dobrostanowych, tej właśnie aktywizacji wolontariatu, tego dobrego działania, pola do działania i właśnie rozwinięcia się dalej, żeby zrobić coś więcej już w takiej skali, no powiedziałabym wojewódzkiej, a nie koniecznie tylko miasta Świdnica i powiatu świdnickiego. Pojawienie się fundacji w powiecie legnickim nie jest niczym nowym, to bowiem do ich schroniska trafiają dziś zwierzęta choćby z Kunic czy Prochowic. Świdniczanie znają zatem teren, przekonują przy tym, że ich kalkulacja w ramach oferty jest jak najbardziej realna i uwzględnia rosnące wskutek inflacji koszty. My kwotę około 1 300 000 zł sprawozdajemy prowadząc schronisko w Świdnicy, które utrzymuje w tym momencie te 150 zwierząt na stanie i też prowadzi działalność całodobową, wyjazdy interwencyjne i tak dalej. Stąd też mamy takie możliwości, żeby to tak przeliczyć, a nie inaczej. Członkowie Mam Pomysł prowadzą schronisko w Świdnicy od 2017 roku. W ostatnich latach prężnie działają w obszarze edukowania i uświadamiania mieszkańców, choćby w ramach współpracy ze szkołami, warsztatami terapii zajęciowej, czy nawet służbą więzienną. W odróżnieniu od LPGK, fundacja może też bez przeszkód organizować publiczne zbiórki.